Zeszła, której nigdy wcześniej nie mieli. Dzień dobry, nazywam się Julia Segundowicz. Ze mną są Wiktoria Gorczyńska oraz Aleksandra Osuch i nasz operator Michał Florek. Razem będziemy relacjonować dla Was wydarzenia z jazzowego festiwalu w Rewalu, także oglądajcie dalej film. Oczywiście już z tego miejsca wszystkich zapraszam. Też będziecie zapraszać przez te 4 dni na Plac Wielorybów do Rewala, na wspaniałą imprezę Rewalski Festiwal Jazzowy, a może jazz. Wybór gminy Rewal padł na topowych polskich jazzmenów, między innymi Wojciecha Konikiewicza razem z Tribute to Mice Orchestra, Rafała Krzanowskiego razem z Bloku Pomeraniu i Włodzimierza Nahornego. Pewne osoby ze świata jazzu nas trochę tak zaszczepiły taką ideą, bo zazwyczaj to się kojarzy wakacje, muzyka disco, tak, muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Natomiast tutaj mamy fajny pomysł na jest a może jazz, Rewalski Festiwal Jazzowy, także naprawdę przez 4 dni będzie tutaj no, chyba polska stolica jazzu, tak? Do tej pory jazz był nad Odrą we Wrocławiu, był Summer Jazz, także Jamboree w Warszawie, także no i sądzę i do tych tras koncertowych polskiego jazzu dołączył Rewa. Jednym z atrybutów jazzu jest funkcja ekstatyczna, pełna energii i radości. W Waszych występach widać ten muzyczny zapał, wywodzący się z klimatów korzeni afrykańskich. Co ma wpływ na Wasze występy, na muzykę, energię? Muzyka generalnie jest energią, tak? Muzyka perkusyjna, zwłaszcza tego typu. Samba w ogóle jest miksem kultury portugalskiej i afrykańskiej. Jak wiecie pewnie w Afryce drzemie taka dzikość, stąd ta energiczna muzyka, okraszona czy jakby związana z bardziej takim orkiestrowym ułożeniem całego zespołu, no daje właśnie tą fuzję mocy, zabawy, no, karnawał, jak już wcześniej wspominałem, jest związany z zabawą, tak, więc po to ta muzyka, żeby się bawić, żeby cieszyć się życiem, żeby gubić smutki w muzyce, ale cieszyć się każdą chwilą i te bębny, tak. Energia bębnów jest niesamowita i myślę, że jak przychodzicie koło nas, jak gramy, to od razu każda nóżka tupie i pomimo to, że jesteśmy krajem, społeczeństwem takim no troszeczkę zamkniętym, gdzie ludziom się coś podoba, ale nie do końca mają chęć jakby wdrożyć się, zacząć bawić, tańczyć, to właśnie to wyzwala też ta muzyka, która pochodzi z Brazylii. No i oczywiście czerpiemy z różnych innych gatunków muzycznych, z funku, z Kuby, więc no, cieszymy się tym, co robimy. I chcemy się cieszyć razem z publicznością i dawać tą energię na wszystkim, którzy się z nami bawią. Czym widać tą energię, ten zapał muzyczny? Dzikawa Kiniu, taka mała gitarka, podobno do ukulele. W tym jest niesamowita harmonia, język portugalski jest niezwykle liryczny. No i mamy okazję współpracować już od kilkunastu lat z bardzo takim charyzmatycznym wokalistą z Brazylii, z Recife, z północy. Osiadł w Berlinie, w Niemczech, ze względu na to, że jest blisko nas. Korzystamy z tego i jak jest taka możliwość, to występujemy razem z nim i wtedy mamy tą szansę właśnie prezentować po szerokości temat bębnów, samby, samby batukady i tej przepięknej podróży do Brazylii. Dla jednych jazz może być sposobem na życie, dającym radość, spełnienie. Jazz dla mnie jest sposobem na życie, najkrócej mówiąc. Jestem mu wierny od właściwie momentu, kiedy skończyłem kilkanaście lat. I chodząc do szkoły muzycznej i studiując muzykę klasyczną, cały czas byłem przy jazzie i ten jazz mi towarzyszył. Stał się, tak jak mówię, taką formułą życiową, według której realizuję różne rzeczy, realizuję się jako człowiek, realizuję się jako muzyk. Także jest to mój świat, który można powiedzieć, że utrzymuje mnie przy życiu i utrzymuje mnie w kondycji. Inni zaś tworzą zespoły, podróżują z nimi przez nurty muzyczne, grając ja jazz. Bardzo dużo podróżuję muzycznie, koncertowo. Zjeździłem właściwie cały świat. Wszystkie kontynenty, z wyjątkiem jeszcze Australii, która czeka na swoją kolej.
No i ten czas to jest zawsze... Podróż to jest zawsze inspiracja. Spotkanie z kulturami innymi, muzycznymi i estetycznymi, to ma olbrzymi wpływ. Na przykład mieszkałem kiedyś w Korei Południowej przez pół roku i koncertowałem tam i wykładałem, uczyłem. Bardzo miły i ciekawy czas. Muzyka koreańska mnie ogromnie zainspirowała. Podobnie było z Japonią. No, zagrałem też duże trzy trasy koncertowe w Chinach przez 3 lata. Więc cały czas różne impulsy człowiek przyjmuje i przetwarza twórczo. Grałem również muzykę jazzową opartą na klasycznych tematach chińskich, więc zdarzają się takie niesamowite zupełnie przygody. Podoba mi się, słuchajcie, jest ekstra, z wyjątkiem pogody, która pada w tym niesamowicie. Na basówce i na kontrabasie będzie grał Paweł Pańba, o którym już mówiłem. Przyszliśmy z małżonką dla ciekawości, jak zabrzmi jazz na wolnym powietrzu. Tak do końca nie znamy wykonawców, chociaż temat skaldów jest nam znany. I też jesteśmy ciekawi tego wykonania wokół tych utworów. Jak to zabrzmi? No, jesteśmy nie tylko na tym festiwalu jazzowym, byliśmy już na niektórych innych występach tutaj w Rewale, które się odbyły i mamy dużo czasu wolnego. Dlaczego pan tu przyszedł? Czy jest jakiś konkretny wykonawca, którego by pan chciał usłyszeć? Tak, z Kaldów. Uwielbia pan ten zespół, tak? Tak, uwielbiam. A za co? No za to, że tak długo są na scenie. Wiele lat już grają, występują. To normalnie jest fenomenalne. A czy jest pan ulubiony utwór, Z Kaldów? Tak. Ale tak, bardziej taki z Zakopanego, jak te dzwoneczki grają. Wiecie, o co chodzi, nie? Dla innych, widzów, którzy szukają muzyki na żywo, jest szansą na relaks, natchnienie i podróże muzyczne, łamiące konwenanse. I came to the festival because I enjoyed some nice days at the beach, I painted the ocean, and then I wanted to have some changes and some cultural music. To dlaczego pani postanowiła przyjechać na festiwal? Na festiwal stricte nie przyjechałam, ale uważam, że takie wydarzenia są bardzo ciekawe, urozmaicają pobyt. Na co dzień nie jestem ze znajomym z muzyką jazzową, ale dla mnie to jest bardzo fajna okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Być może się akurat zapisało. A jak na ten moment się pani podoba? Wrażenia są bardzo pozytywne. Sceneria również sprzyja, zespoły jak najbardziej trzymają dla mnie poziom. Tak jak wspominałam, jest to dla mnie przyjemne doświadczenie. A czy jest jakiś artysta, którego konkretnie chciałaby pani zobaczyć? Czy raczej przyszła pani tutaj do ogóle? Dla ogółu z ciekawości, żeby, tak jak wspominałam, że czasu nie zwykłaś, bo jest czegoś nowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Włodzimierz Nachorny. Szanowny laureacie, szanowni państwo. Przypadło mi wygłosić kilka słów wstępu i komentarza w imieniu organizatorów festiwalu A Może Jazz przed wręczeniem po raz pierwszy nagrody Wieloryba Jazzu. Zostanie nią uhonorowany Włodzimierz Nachorny. Teraz przystąpić do przedstawienia pana licznych dokonań i sukcesów, najwyższych państwowych orderów i odznaczeń za zasługi dla polskiej kultury, długiej listy nagród i wyróżnień na najbardziej znanych i prestiżowych festiwalach i to nie tylko jazzowych, bo przecież jest pan muzykiem wszechstronnym i komponował pan także muzykę poważną, rozrywkową czy filmową. Co najbardziej kocha pan jazz? Jazz, to że można go grać przyjemnością i za każdym razem w inny sposób. To tak bogata muzyka, że wszystko w nim można zmieścić. Każde uczucie, każdy nastrój. Więc to dla wszystkich muzyka, przynajmniej mnie się tak wydaje. I trudno się nauczyć, bo to nie polega na technicznych sprawach, tylko właśnie na przekazaniu wnętrza i to, co się ma w sobie. Jest trudne do nauczenia, ale jak się już złapie się jeszcze tego bakcyla, to wtedy jest przepiękny i dla
słuchacze i zagrające. Inni zaś tworzą zespoły, podróżują z nimi przez nurty muzyczne, grając jazz.